Siemano, siemano, Meksikano TV. Tym razem w spokoju jakoś tak wyszło, słuchajcie, nie? Trochę rozpierdolu mam tutaj, ale trudno. Przynajmniej nie udaję. Słuchajcie, chciałbym się pochwalić, słuchajcie, dostałem się od widzów paczkę. Słuchajcie, doszła. No, miałem nie nagrywać, ale i tak czekamy na... He! Myślałem, że to jest, kurczę, dębowa polska. Myślałem, że to wódka, ale nie wódka. Ale całe szczęście, bo ja zbytnio wódki nie pijam. Rzadko kiedy mi się zdarza. Także doszła, słuchajcie, oto od was kartka, żeby nie było. Także naprawdę, kurde, słuchajcie, ja trochę to przejrzałem, szczerze mówiąc. Bo czasami takie upominki się zdarzają, że wiecie, że lepiej tego nie pokazywać. Kurde, muszę piwo się napić. Dobra, słuchajcie, co mamy tutaj? Co mamy za zestawy? No ten zestaw to jest bardzo ciekawy. Bardzo, nie będę tego, nie mogę tego pokazywać, nie. To jest zestaw kawalera. Zestaw kawalera to... No jest to film, powiem... Dla osób, które mają 18 lat skończone. Tak, nie będę pokazywał tego. No oczywiście zupka curry chińska. Oczywiście zjemy, przetestujemy. Już wam chcę pokazać tak... O! Tygryski są zajebiste, ja bardzo je lubię. Naprawdę je bardzo lubię, bardzo dziękuję za nie. Bo jest tych gadżetów tutaj trochę jest. Słuchajcie, wbrew pozorom. To... Ja nie wiem co to jest. To są... Dla kota mojego, jednego lub drugiego, albo dla dwóch. Oczywiście kremy do rąk, dzięki, bo się przydadzą na pewno. Jak widać, dwa. No oczywiście mydełka. Mydełka. No ja, nie no, ja jestem czysty, no ale dobra, ale przydadzą się, dziękuję, naprawdę, ślicznie, zajebiście. Super. Chciałem coś szykoną coś wrzucił, będę musiał to zobaczyć, bo ponoć jakąś aferę tam rozkręca. Ale nie na mój temat. Oczywiście mamy do testów piwka. I teraz tak. Namysłów piłem. Piłem Namysłów, znam te piwo. Piasta nie piłem takiego. Nie. Będę musiał, muszę to gdzieś stawiać na razie, słuchajcie. Będę musiał to przetestować koniecznie. No Tatra, no to Tatra to piłem. I w jakich ilościach, czekajcie, dwa lata temu, to ja non-stop Tatrę piłem, zamiast Żubra. W tamtym roku zacząłem pić Żubra, dwa lata temu piłem samą Tatrę i słuchajcie, naprawdę od groma wygrałem Tatrę, od groma, nie wiem czy nie ponad skrzynkę. No ale i od groma piłem, no to wiecie, się wyrównuje wszystko. Tutaj mamy coś... Borec Strong. No jak ja go dzisiaj pierdolnę, to ja nie wiem czy ja nagram kurwa z tymi chłopakami cokolwiek. Może lepiej przełożę to na później. Co mamy jeszcze tutaj? Chusteczki chyba jakieś. Cze, podpaski! Podpaski? No cholera mi podpaski! No chyba tak! No nie wiem. Będę musiał komuś to oddać. Nie używam podpasek. Nie. Czasami przesadzacie z niektórymi rzeczami. Oczywiście chusteczki kolejne. I tu się zastanawiam. Piękny ten. Tylko na cholerę? To jest ubaw. Na cholerę mi ocet. No dobra, okej. Pić go nie będę, wąchać też nie. Ale no, no przyda się, na pewno przyda się. Ocet w domu się przydaje często. Także to jest wesołe, ja się naprawdę teraz śmieję. A już z tych podpasek to w ogóle. Jestem po prostu szczęśliwy. Oczywiście jeszcze jedna zupka. O, te lubię, o, te są dobre, te są pyszne. No jest tych gadżetów, słuchajcie.
jest dużo rzeczy. Jest dużo rzeczy, no papier toaletowy, no musi być papier toaletowy i kolejne chusteczki, ale mówię, to się przyda, naprawdę, słuchajcie, bo to są rzeczy, które się przydają. To nie jest jakieś gówno czy coś, nie, tylko to się przydaje, po prostu to się przydaje. I także, słuchajcie, co dalej, kurde, lecimy. Jeszcze trochę chusteczek, krem do rąk, o Jezu, wy chcecie, żebym miał gładkie takie dłonie? Jeszcze trzeci krem do rąk mam. Cholera, jasna. Tego to nie wiedziałem. Budyń, uwielbiam budynie. Uwielbiam budynie, uwielbiam, naprawdę. Co do tego, to uwielbiam. Budynie i miski Haribo. No to uwielbiam budynie. Jeszcze czekoladowy, no bajka. Serducho, dzięki. Dobra, strona dobra. Kolejny krem. Co wy macie, wytwórnie kremów tam? No. Czwarty. O, to będę się smarował i smarował. To jak ja się dorwię do swojej panienki, to ona będzie czuła się jak w raju. Mamy trochę mydełek, to już nie chcę ich wyciągać, wiecie? Bo jest ich sporo dosyć. Dokładnie wam powiem jeszcze ile. Kurczę. Czekajcie. No jest ich, jest ich, jest. O jest, kurwa. Będę się kurwa mył i mył i szorował chyba 15 razy dziennie. Jest ich jeszcze 9 oprócz tych, 9 oprócz tych, które wyjąłem. No i nie wiem, co to jest. Jakieś papiery. Nie wiem, chyba do palenia. No bo co? Co mi z nich? No jakieś papiery są, no. Dobra. No spoko. Przydadzą się. W piecu się napali, no. Netto. Netto to jakiś. Jakiś sklep netto, rozumiem. Przejrzę, wiecie, przejrzę, bo to jest pewnie z waszej miejscowości. Przejrzę na pewno z ciekawością. Także jeszcze raz dziękuję, naprawdę super. Czy chłopaki dzisiaj dojadą? Zobaczymy. Zobaczymy, nie wiem. Na razie nikt się do mnie nie odzywa, jest 10 godzina, także pewnie. No pewnie, nie, no pewnie dojadą. Skoro już planowali, to pewnie dojadą, słuchajcie, nie? Także najbardziej jestem zadowolony z ostu. Będę go z chęcią pił. Kieliszek po kieliszku. He, 10% ma. Także jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam. No, gdyby nie ta paczka, bym tego nie nagrywał, ale prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będzie jeszcze jeden materiał. Mexicano TV. O Jezus, musiałem się schylić. O. Mexicano TV jest tylko jeden. Trzymajcie się i jeszcze raz dziękuję. Dziękuję dla Jonasza i Jarka. Ja wiem, ja pamiętam, ja pozdrawiałem was niedawno, całkiem niedawno. Także trzymajcie się słodko i czekajmy, zobaczymy, czy przyjadą panowie trzej, bo będzie jeden kierowca i dwóch tych z kanału. Panowie trzej. Starsi panowie trzej. Hej, trzymajcie się. Poczekamy, zobaczymy. Na pewno jak przyjadą, to nagramy coś.